mamy złoto, musimy się z tego złota wytłumaczyć. Jerzy Hołup, Marketing Director Mastercard przed Państwem. Za co ta nagroda? Więc ja, zanim się wytłumaczę, to powiem, że my jesteśmy bardzo dumni, bo w naszej kategorii były bardzo, bardzo mocne kampanie. I jakość tego, co wychodzi z Polski, jest imponująca, więc to był fantastyczny rok dla branży i branży gratulujemy. A teraz przechodzę do tłumaczenia się. Podziwiamy kampanie, które podejmują ryzyko. Ryzykowne strategie są jednak domeną tych, którzy mają niewiele do stracenia. Liderzy rynku wybierają bezpieczne, sprawdzone rozwiązania. Ta kampania pokazuje, że kiedy lider decyduje się na ryzyko, to premia biznesowa bywa ogromna. Ta marka sprawia, że rośnie apetyt. Apetyt na prowokowanie konsumentów, innowacje i nieszablonowe rozwiązania. To była fantastyczna kampania, do której będziemy wracali. Kubo, proszę o ogłoszenie werdyktu. Tak, pewnie się wszyscy domyślają, więc złoto za kampanię Mata przejmuje Maca. Otrzymują McDonald's, TDB Warszawa, OMD oraz 24/7 Communication. Gratulacje. Na fali niepowtarzalnego momentu kulturowego nawiązaliśmy współpracę z Matą, żeby pokazać młodym ludziom, że wszystko jest możliwe. Nawet zostanie prezesem McDonald's i stworzenie własnego zestawu. Skoro Mata przejął Maca, miał wpływ na kształt całej kampanii. Przejął menu, nazwy produktów, branding, komunikację w telewizji, social mediach, digitalu, w restauracjach i aplikacji. Gratulujemy Państwu bardzo serdecznie. I chętnie posłuchamy 30-sekundowych podziękowań. Dobry wieczór Państwu. Drugi raz wychodzimy, nie spodziewałem się tego, że będą dwie nagrody dla nas. Natomiast po pierwsze chciałbym bardzo podziękować jury za tak ogromne wyróżnienie. Dziękuję też bardzo zespołowi McDonald's, Kasi Borowskiej, która prowadziła kampanię i oczywiście naszym fantastycznym partnerom DDB i OMD. Dziękuję Wam bardzo za odwagę, dziękuję Wam za kreatywność, nieszablonowość i naprawdę podejście, dzięki któremu Wy też nas pchacie dalej. Także ogromne gratulacje i brawa dla Was. Gratulujemy bardzo serdecznie. To ja krótko. O tej kampanii teraz się fajnie mówi, bo jest doceniona. Ja tylko przypomnę nam wszystkim dzień, kiedy ona startowała. Także ja wszystkim nam dziękuję za to, że myśmy to wytrzymali, za nasze siwe włosy. Bardzo dziękuję, żeście to docenili. Bardzo żeśmy was słuchali przez pierwsze dni, co tam się dzieje. Też wam bardzo dziękujemy. Było to bardzo inspirujące. Dziękujemy bardzo serdecznie, gratulujemy bardzo serdecznie. Jeszcze w dwóch słowach Michał powiedział o naszej współpracy, Gosia powiedziała, że trochę mamy siwych włosów. Ja chciałem powiedzieć, że dzięki tej współpracy między klientem, agencją, między nami jest dużo przyjemności z tej pracy i oby tak dalej. Dzięki. Gratulujemy. Ogromne brawa. Zapraszam Państwa na widownię. To wszystko w tej kategorii.